Na pewno trudny dla nas moment, ponieważ przegrywamy drugi mecz rzędu i na pewno przed tą przerwą na kadrę na pewno nie będziemy mieli dobrych nastrojów. Natomiast jeżeli chodzi o sam mecz, pierwsza połowa, myślę, że dobra w naszym wykonaniu. Swoje sytuacje mieliśmy, znowu nie wykorzystaliśmy w drugiej połowie. Jeden błąd i potem też utrata bramki, potem utrata też kontroli nad meczem przez jakieś takie 10 minut. Się kradła totalna nerwowość, co nie powinno być miejsca, co też dało Piastowi drugą bramkę i możliwość wygrania meczu, za co im gratuluję. Nam pozostaje patrzeć na kolejne mecze, które są przed nami. Pozytywne jest to, że jest to 1/3 sezonu dopiero za nami, nawet mniej, jeszcze więcej meczów jest do zagrania. Ta strata dla nas nie jest duża, jeżeli chodzi o walkę o najwyższe cele. Dziękuję. Teraz czas na Państwa pytania. Proszę. Z czego to wynika? Bo to trochę taka podobna sytuacja jak z Lechem, że pierwsza połowa jest ok, chyba strzela gola, lecicie pan na panowanie kontrolowe i jest taki. No to są pewnie kwestie, łatwo jest to jakby rozszyfrować, że to są kwestie psychologiczne czy mentalne, tak? Jeżeli tracisz bramkę i potem potrzebujesz czasu, żeby znowu zacząć grać, to wiadomo, że po prostu źle reagujesz, spada na ciebie jeszcze większa presja, z jaką sobie i tak musisz radzić grając dla tej drużyny, więc to jest coś, nad czym trzeba pracować i co można poprawiać. I tu jest jakby w kontekście tej drużyny nie tylko element, powiedzmy, piłkarski, czy tam skuteczność, wykończenie sytuacji, ale właśnie ta strefa też mentalna, żeby po prostu drużyna bez względu na okoliczności funkcjonowała tak samo. Myślę, że to jest duże wyzwanie, nie jest to łatwe, bo to jest Legia Warszawa i tu jest jakby wszystko takie podwajane czy potrajane, jeżeli chodzi o przekaz, czy o odczucia też z najmniejszych rzeczy potrafi się zrobić dramatyczną sytuację i to po prostu z tym trzeba umieć sobie radzić. Jeszcze pytanie o obronę, bo ponad 10 razy zmienialiście kształt tej formacji, zawodników, którzy tam grają, czy troszeczkę stabilności by się nie przydało, czy to jest jakieś reagowanie na dostosowywanie się trochę do potrzeb rywali? Czy obrona Legii, można powiedzieć, bardzo dobrze wygląda od początku tego sezonu. Ja przypominam, że to jest 20 dla nas mecz w sezonie i teraz się dopiero kończy ten okres taki, w którym będziemy mieli taką samą czy podobną sytuację jak inni. Gramy z drużynami, które zagrały 11 spotkań w sezonie, czy trochę więcej. Natomiast to też było powodem, dlaczego bardzo często obrona była zmieniana. Jakby pan jest na co dzień z tą drużyną, myślę, że doskonale o tym wie. Że ta obrona nie była zmieniana z powodu braku czy jakichś takich nieudanych momentów dla poszczególnych zawodników, tylko z powodu toku meczu, gdzie tam trzeba było tych zmian trochę robić. Że z obrony Legii można do tej pory być zadowolonym. Na pewno w tym meczu dwóch, trzech sytuacji nie zachowaliśmy się tak, jak należy i też w tym meczu akurat pod tym kątem wyglądaliśmy najgorzej, bo nie było takiej sytuacji, w której po prostu tracimy głowę i teraz, nie wiem, straciliśmy bramkę na 1-0 i nagle
zaczyna się wesoła gra, w której po prostu każdy już traci koncentrację i pozwala rywalowi na więcej. Myślę, że po prostu nad tym trzeba pracować. Natomiast stabilizacja na pewno jest następnym elementem, jak drużyna zaczniemy osiągać wyniki, jakie chcemy.